Spokojnie zarzuciłem wędkę i sobie poszedłem. Ten Scenic to jest moja taksówka, tylko rozebrana. I po godzinie złapałem rybkę. A teraz pytanie. Kto z Was wie, dlaczego to zrobiłem? Więc przyszła pora na odpowiedź. Jak wiecie, ulica Grodzka jest ulicą jednokierunkową i można do niej wjechać tylko od strony ulicy Solankowej. Wjeżdżając w Solankową od strony ulicy Staszica, wjeżdżamy do strefy płatnego parkowania i wyjeżdżamy ze strefy płatnego parkowania. Gdyż obowiązuje ona tylko na długości parkingu przed ZUS-em. Za to wjeżdżając w Solankową od strony ulicy Roosevelta, nigdy nie dojeżdżamy do strefy płatnego parkowania. Gdyż ta zaczyna się dopiero za ulicą Grodzką. Jak zwykle naszym znakologom zabrakło wyobraźni. Ciekawe, kto odpowiada za złe wykonanie uchwały Rady Miejskiej. Obecnie wszystkie pieniądze wrzucone do tego parkometru są wrzucone bezprawnie. I żeby nie było, strefa płatnego parkowania na ulicy Sienkiewicza też kończy się przed ulicą Grodzką. Ale nie ma to większego znaczenia, gdyż w prawo w Grodzką i tak skręcać nie wolno.